Przykładem słynnego budynku przypominającego grania stosów jest budynek Flatiron w Nowym Jorku. Jego nazwa wywodzi się z podobieństwa do żelazka do ubrań. Spójrzmy na kilka przedmiotów codziennego użytku. Mamy tu czekoladę w papierowym opakowaniu karton oraz prezent. Wszystkie te przedmioty mają kształt graniastosłupów. W tej lekcji nauczymy się, czym są graniastosłupy, jakie rozróżniamy rodzaje graniastosłupów oraz jak poprawnie nazywać graniastosłupy. Spójrz, każdy z tych przedmiotów możemy przedstawić za pomocą odpowiednio połączonych ze sobą krawędzi. Spróbujmy teraz znaleźć wspólne cechy dla wszystkich narysowanych brył. Po pierwsze, wierzchołki tworzą przystające wielokąty, które nazywamy podstawami. Wiemy już zatem, że każdy graniastosłup ma dwie przystające podstawy. Po drugie, wszystkie krawędzie boczne w każdym graniastosłupie są jednakowej długości i równoległe względem siebie. Zapiszmy zatem drugą wspólną cechę wszystkich graniastosłupów. W każdym graniastosłupie krawędzie boczne są równoległe względem siebie. I po trzecie, w każdym graniastosłupie wszystkie ściany boczne są równoległo bokami. Spójrzmy na kolejny zestaw trzech brył. Mamy tu bryłę, która posiada wszystkie krawędzie podstawy tej samej długości bryłę, która jest pochylona oraz bryłę, która jest ścięta. Wiemy już, że grania stosłup posiada dwie przystające równoległe podstawy oraz krawędzie boczne są równoległe i jednakowej długości. Sprawdźmy, czy wszystkie z naszych figur spełniają te definicje. W pierwszym przypadku mamy bryłę która ma dwie przystające równoległe podstawy Możemy również zauważyć, że wszystkie ściany tego graniastosłupa są prostokątami, a krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw. Graniastosłupy o takich cechach nazywamy graniastosłupami prostymi. Graniastosłupy, które mają w podstawie wielokąty foremne, a ich ściany boczne są prostokątami, nazywamy prawidłowymi. Spójrzmy, na drugą bryłę. Mamy tu dwie przystające równoległe podstawy. Krawędzie boczne są równoległe względem siebie. Oznacza to, że mamy tu do czynienia z grania stosłupem. Jednak jest on nieco inny niż nasz poprzedni grania Jak widzisz, przynajmniej niektóre, a być może wszystkie z jego ścian bocznych są takimi równoległobokami, które nie są prostokątami. Dlatego krawędzie boczne tego graniastosłupa nie są prostopadłe do podstaw. Takie graniastosłupy nazywamy graniastosłupami pochyłymi. Musimy przeanalizować jeszcze jeden przykład. Czy ta bryła to graniastosłup? Spójrzmy na podstawy tej bryły. Czy są one względem siebie równoległe? Oczywiście, że nie. W związku z tym, mimo że krawędzie boczne są względem siebie równoległe, to ta bryła nie może zostać nazwana krania Spróbujmy teraz wpisać w odpowiednie miejsca, tak lub nie. Decyzję musimy podjąć w zależności od tego. Czy przedstawiona bryła jest w ogóle graniastosłupem oraz czy posiada może cechy kwalifikujące ją jako graniastosłup prosty, pochyły czy też prawidłowy? Spójrzmy na pierwszy przykład. Mamy tu bryłę, która ma dwie przystające równoległe podstawy, a krawędzie boczne są względem siebie równoległe. Oznacza to, że na pewno nasza bryła jest graniastosłupem. Widzimy również, że ściany boczne są równoległobokami. bokami. Oznacza to, że jest to graniastosłup pochyły. Od razu możemy wykluczyć że jest to graniastosłup prosty ponieważ graniastosłup pochyły nie może być jednocześnie graniastosłupem prostym. Pozostało nam już tylko sprawdzić czy jest to może graniastosłup prawidłowy. Graniastosłup prawidłowy musi mieć po pierwsze w podstawach figurę foremną a widzimy że w naszym przypadku w podstawie nie znajduje się figura foremna. Zatem od razu możemy tutaj wpisać nie. Spójrzmy na drugi przykład. Sprawdźmy na początku, czy ta bryła w ogóle jest graniastosłupem. Czy mamy tutaj gdzieś dwie przystające równoległe podstawy? No nie, nie jesteśmy w stanie znaleźć takiej pary podstaw. Zatem od razu możemy wykluczyć, że jest to grania stosup. A skoro nie jest to grania stosup, to w pozostałych miejscach także możemy wpisać nie. Zatrzymaj teraz film, przeanalizuj te bryłę i wpisz tak lub nie w odpowiednich miejscach. Mamy tu dwie przystające równoległe podstawy. Oraz równoległe względem siebie krawędzie boczne. Zatem na pewno jest to grania Widzimy także, że w podstawie znajduje się kwadrat. Ściany boczne również są kwadratami. A wiemy, że kwadrat jest specjalnym przypadkiem prostokąta, zatem możemy powiedzieć, że wszystkie ściany boczne są prostokątami. Takie dwie cechy, to znaczy wielokąt foremny w podstawie i ściany boczne będące prostokątami mówią nam od razu, że mamy do czynienia z graniastosłupem prawidłowym. A każdy graniastosłup prawidłowy jest jednocześnie graniastosłupem prostym. Także w tej rubryczce możemy również wpisać tak. A skoro nasz graniastosłup jest prosty to z automatu wiemy, że na pewno nie jest to graniastosłup pochyły. Omówmy teraz prawidłowe nazywanie graniastosłupów. Spójrzmy na takie przykłady. Pierwszy oraz trzeci graniastosłup mają w podstawach wielokąty foremne i są proste. Są to zatem graniastosłupy prawidłowe. Co musimy dodać w nazwie, żeby odróżnić je bez patrzenia? Pierwszy graniastosłup. Nazwiemy graniastosłupem prawidłowym trójkątnym, bo ma w podstawie trójkąt. Zatem, jak nazwiemy trzeci graniastosłup? Masz jakiś pomysł? Dokładnie tak. Będzie to graniastosłup prawidłowy sześciokątny, bo w jego podstawie występuje sześciokąt. A jak nazwiemy graniastosłup środkowy? Ma on w podstawie prostokąt. A krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw. Mamy tu zatem graniastosłup prosty, czworokątny. Graniastosłup ten możemy również nazywać prostopadłościanem, bo wszystkie ściany boczne są prostopadłe do podstaw. W każdym graniastosłupie podstawy są równoległymi i przystającymi wielokątami, a ściany boczne są równoległobokami. Graniastosłupy proste spełniają te definicje, bo prostokąty są równoległobokami. Zapamiętaj również, że nazwy graniastosłupów tworzymy używając kombinacji dwóch przymiotników: np. graniastosłup prawidłowy, trójkątny. Zachęcam Cię do obejrzenia pozostałych filmów z playlisty Ogrania stosłupach oraz do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube Pistacja Matematyka.